Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej serii Centrum Smaku, ale i też takiego rozważnego i przemyślanego gotowania. My już od godziny jesteśmy w kuchni, teraz tu jest porządek. Trzeba było tutaj być 5 minut temu, tak? I bardzo dużo debatujemy ogólnie. Która co, jak robi? Która z nas brudzi mniej garnków w kuchni? Słuchajcie, to jak myślicie? Ja. Akurat zupa cebulowa, proszę Państwa, dzisiaj robimy wersję deluxe, bo dzisiaj Sylwia robi wersję na bogato, mimo tego, że i tak oszczędnie. Natomiast ja generalnie jestem fanem brudzenia jednej miski do ciasta, jednego garnka. Nie zawsze się to udaje. Słuchajcie, ale ja jestem tego zdania, że w tym filmiku policzcie, ile Kasia użyje naczyń. I czekam po prostu, ile się pojawi w komentarzu. Ja się chcę delektować gotowaniem. O tak. Zmywaj tak zmywarka, która jest oszczędniejsza niż ręczne zmywanie. Ale to już musimy kończyć, bo pan Irek już nam tutaj macha flagami takimi. To tak na szybko jeszcze. Co robimy dzisiaj? Zupa cebulowa? Zupa cebulowa. Trochę z tej cebuli wykorzystamy do fajnego sosu do makaronu. I pokażę Państwu tarta cytrynowa, a pokażę Państwu, co zrobić ze skórek cytryny, które nam zostaną. Do roboty. Do roboty. Także ja mam cebulę pokrojoną, pokroiłam również tutaj Kaśce i bierzemy się do pracy. Pokrojona cebula, 7 sztuk, zasmażamy ją na patelni z masełką. Ja zacznę sobie już tutaj przygotowywać mój sos. Tutaj Sylwia była na tyle uprzejma, że przy jednym płatku pokroiła i cebulę dla mnie. Za chwileczkę ściągnę skórkę z pomidorów. No i zrobimy tutaj może 3 pomidorki. A w międzyczasie pokroję sobie trochę oliwek, które też pójdą do naszego sosu. Do rozpuszczonego masełka dodajemy cebulę. I ją przysmażamy. Tak naprawdę moja cebula się robi. Może w czymś Tobie pomóc? Chyba nie w tej chwili, bo ciasto jeszcze się musi troszeczkę schłodzić. Także jeszcze chwilkę. Bo tak jak ja dzisiaj kroiłam akurat cebulę, to Kasia już zrobiła ciasto kruche. Tak, powiedz mi, żeby tutaj wiedzieli wszyscy, jak zrobiłaś ciasto? 250 gramów mąki. 140 gramów cukru i 2 żółtka. I wszystko, aha, jeszcze 3 łyżki zimnej, bardzo zimnej wody. I to wszystko było zagniecione. Z cukrem, 140 gramów cukru. I wszystko zagniatamy i wkładamy na pół godziny do lodówki. Kolejną miseczkę. Generalnie gdyby to nie było na wizji przed Państwem, to w domu bym tak nie robiła. Kasiu, co? Cukinie? A masz pomysł, co zrobić z resztą? Jak nie masz, to cała. Wiesz co, ja robię cukinie. Ja ogólnie z cukinii lubię grillowaną nawet. Także wiesz, ja bym nawet tą połówkę, gdyby nie została, to bym wykorzystała na przykład na kolację, ale wydaje mi się, że zrobimy w całości. Zrobimy w całości, albo możemy po prostu pokazać, jakby ta cukinia na kolację wyglądała.
Możemy. Oczywiście. Mhm. Dobra, czyli ja mam tutaj moje oliwki, czosnek i cebulkę. I ja tylko poczekam na patelnię. Czy jadłaś kiedykolwiek cebulę, zupę cebulową z jajem wsadzonym? Nie. To dzisiaj ci dam spróbować. Ale dobra? Że to jajko tam pływa w tej zupie? Tak. Naprawdę? No naprawdę. Tak teraz wpadłam na pomysł, że dam ci w takiej wersji. Super. Dobra, bardzo chętnie. Lubię nowe przepisy, lubię jajko w zupie, które nie jest jajkiem na twardo w barszczu. Tego jeszcze nie było u mnie, więc bardzo chętnie spróbuję. No oczywiście. Czy tutaj pan Irek też skosztuje naszej zupy cebulowej? Widzisz, kiwa, że tak, także gotujemy zupę cebulową, będziemy zdrowi. No teraz na patelnię pójdzie moja cebulka. I wiesz co, zrobiłaś to tak, mam dosyć dużo tej cebulki, więc nie to wiem czy... Dorzucić, jeśli chcesz. Tak? No. To tutaj dorzucimy resztę jeszcze, żeby nam się nie zmarnowało. Zamrażasz tą zupę cebulową, jeżeli ci zostanie? Wiesz co, nigdy mi nie zostało. Aha. Dobra. Może trochę pieniędzy. Sylwia, w ogóle czy to prawda, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść? Wiesz co, powiem... Mi się zdarzyło gotować z trzema, wiesz? Aha. Najwięcej. I było co jeść i było smacznie. A z sześcioma kucharkami nie miałam jeszcze takiej możliwości. Cebulka już jest pięknie przybrązowiona. Ciekawa jestem, co teraz z tym zrobisz, bo ja robię zupę w jednym garnku i wszystko byłoby teraz zmiksowane. A ja wam zaraz pokażę. Chociaż szczerze mówiąc uważam, że ja aż tak nie wrócę w tej kuchni, ale dobrze. Słuchajcie, tutaj w tym garnku, kamera dobrze widzi? Widzi. Mamy bulion. Weźmiemy go trochę. Podgrzejemy. Dodamy do tego połowę cebuli. Czy to się zmieści? Zmieści się. Zmieści się, oczywiście. I tu już nam się robi zupa cebulowa. Czekajcie, jeszcze dodamy trochę. I teraz tą cebulę, co mi została, jak myślisz, Kasia? Co zrobimy? No, pewnie ją zmiksujesz tamto i to potem dodasz, żeby nam pływała. Tak. Dodam, ale jeszcze, bo nie przyprawiałam w ogóle. Aha, także teraz dodaję tą cebulę. Sól, trochę pieprzu. I rzecz, która nie może zabraknąć w mojej zupie cebulowej. Nie wiem, myślisz co to jest, czy nie? Nie wiem, ale może o przyprawie jakieś? Tak. Oregano może, albo... Kminek. Kminek, to co ty powiesz? Tak, dodajemy kminek. Nie, tego bym się nie spodziewała. Ojej. No słuchaj, z jednego i drugiego garnka ładnie pachnie. Bardzo. Także dodajemy kminek. Za chwilę doleję tutaj troszkę tego naszego bulionu. O. Bo tu z tego jeszcze zrobimy zasmażkę. Dodamy do tego trochę mąki. I to będzie służyło jako nasz zagęstnik w naszej zupie.
Wygląda fajnie, smakuje super, zupa też jest, słuchajcie, kurczę, no jak tu powiedzieć, że od 20 odcinków się męczę, żeby zrobić dla Państwa wspaniały przepis, a Sylwia, słuchajcie, zrobiła naprawdę wspaniałą zupę cebulową. Jeżeli macie wybierać jeden film i jeden przepis, to musi być dzisiaj ta zupa cebulowa. Powiem Wam, że tak naprawdę ta cebulowa to jest najtańsza rzecz, tak? Cebula tak naprawdę, no albo mamy ją na ogródku, albo kosztuje grosze w sklepie. I tak. Nic więcej tam nie jest potrzebne. Zrobiłabyś tą zupę na przykład bez bulionu warzywnego, czy na samej wodzie? Wiesz co, powiem Tobie, użyłabym warzyw na pewno. Do wywaru. Zrobiłabym, tak, wywar jednak warzywny trochę musi być. To też nie jest tak naprawdę kosztowne, tak? Naprawdę, zupa jest smaczna i słuchajcie, taka za $1 000 000. Najlepszej restauracji mogą ją podawać szefowie kuchni. Tak jest. Szczerze mówiąc, każdy od nas, ode mnie i od Katarzyny może się uczyć, tak? Tak jest. Mamy rozkaz odgórny, mamy mniej gadać, a więcej robić, więc już się zabieramy do roboty. 5 jajek. Uch. Kruche ciasto, to kruche ciasto. To się nazywa, proszę Państwa, magia kina. Ciasto nam się przykleiło do tortownicy, ale znalazłyśmy patent, czyli między dwoma kawałkami papieru. A ja w tym momencie ubijam moje jajka. Nie potrzebujemy do tego miksera. 5 jajek. To 40 gramów cukru i śmietankę, oj przepraszam, śmietankę, kremówkę, też 140 ml. I do tego dodamy sobie sok 3 cytryn. Ja nie będę dodawała skórki z cytryny, dlatego że nie wiadomo, czym ta cytryna była pryskana. Więc wykorzystamy tylko sok z cytryny. Tak oto mamy. Piękne, prawda? Tak. Nic się nie stało. Dobra, przekładamy na tortownicę. A ja już Państwu mówię, co będziemy robić ze skórkami z cytryn. Taką skórkę wrzucam sobie do słoika. I jeżeli zużywam tylko, no takie, wiecie, jedną cytrynę dziennie, czy powiedzmy w zależności jak Państwo lubią, to wkładam je do woreczka i do zamrażalnika, a później przerzucam wszystkie skórki do słoika. I co będziemy mieć z tego jeszcze? Słuchaj, zrobimy sobie środek czyszczący o cytrynowym zapachu. Mamy grzaneczki. Wiesz co, ja muszę jeszcze piekarnik na 160 stopni. Tak? Tak, żeby... Mamy przyszykowaną tartę. Dodajemy papier, fasolę i dajemy na 10 minut do piekarnika. Tak. Tak, żeby nam tarta się upiekła. Tak włożone cytryny, one wcześniej pewnie byłyby w zamrażalniku, ale po tarcie cytrynowej idealnie pasują, żeby wylądowały w słoiku. Zalewam ten słoik octem.
cytrynki zalewamy octem. Po 2 tygodniach możemy spokojnie wykorzystać taki ocet do czyszczenia. Zachowujemy proporcje 2 do 1, czyli jedna porcja soku, octu cytrynowego i 2 porcje wody. Do butelki z atomizerem i mamy odświeżacz naszych kątów i do sprzątania idealny. Do szyb również, bo już to przed momentem tak. Nie było, tak? Tak. Jest ocet, cytryna, tak. Czyli skład tak naprawdę, który znajdujemy również w środkach czyszczących. Także bardzo, bardzo polecam. Ja wykorzystuję już swoją drugą partię takich cytryn. Najlepiej schować to gdzieś w jakieś ciemne miejsce, a może być też lodówka. Tak, pan Irek. Irku, chodzi tak naprawdę, że przedstawiamy oszczędność w kuchni. No to jest ważna rzecz. Ile ocet kosztuje? Złotówkę i 60 coś, tak? Przecedzimy sobie teraz to ciasto przez sitko i wstawimy na następne 20 minut. Teraz zobaczymy. Uwaga. Czy będziemy sprzątać? Czy będziemy mieć deser? Oj. Udało się. Nic nie wyleciało. 20 minut. Teraz czekamy. 20 minut mamy. Widzisz, ja jestem fanem kuchni gazowej i żywego ognia. Zastanawiam się, czy nie przedobrzyłyśmy z makaronem, czyli proporcja makaron do sosu, ale myślę, że za dużo też nie jest za dobrze, więc... To jest moja ulubiona z Wami, ulubiony przepis. Wy tego nie widzieliście, ile Kasia zjadła pomiędzy nagraniami. Sylwia, ile ta zupa kosztowała? Cały ten garnek? A ja, przepraszam. Miałaś mi się nie dzielić. Ja już tyle razy próbowałam. Nie, ja sobie tyle razy jadłam. Proszę się naleje. Ja sobie naleję. Czekaj, szukam jakiejś miseczki dla Pani Irek. Nie, to tu, bo Irek chce z jajem. Też. Dobra. Ja wezmę bez jaja. No to miało być do próbowania. Słuchajcie, ta zupa kosztowała ile, Sylwia? No powiedzmy niecałe 10 zł i cała rodzina jest wykarmiona. Jak długo się robi ta zupa? No chwilę. No bo robiliśmy dzisiaj trzy potrawy, więc... Wow, ale ja nie mam łyżki. Ale czad. Super. Piechota. Minek jest. A ty to masz niespodziankę pod spodem. No, tam jest jeszcze niespodzianka. Nie? No, teraz zobaczymy. Jajko sadzone. Jakie to kalorii ma? Kalorii ma, ale całe szczęście na to. Tak naprawdę tu nie ma grama śmietany. Nie ma śmietany? W ogóle. Jest tylko jajo. A jajo musi być. Drodzy Państwo, chciałam tylko podsumować to. Wygląda, pachnie i jest przepyszne. Tutaj mamy makaron, który niestety został takim zepchnięty na drugi plan. Wcale, że nie, Kasia, ja już zaraz to próbuję, to znaczy próbowałam wcześniej. A musimy się spieszyć, bo ale słuchajcie, jeszcze mamy tartę w piekarniku. Bardzo dziękuję. Proszę, jeszcze mamy tartę w piekarniku i za chwileczkę wyciągniemy ją i pokażemy Państwu, jak wspaniale wygląda. A ja zaraz próbuję makaron. Tak to jest, proszę Państwa, jak się Kasia zapróbować. Że baterie się kończą. Zepsułam tartę. Ale pysznie pachnie. Pewno. Super smakuje. Tak, i teraz niestety musi znowu troszeczkę odczekać, ale tak jak dzisiaj zrobiliśmy Twoją zupę cebulową w wersji deluxe, czyli z jajkiem i z grzankami, tak tą tartę też można zrobić w wersji deluxe i jeszcze widziałam w sklepie maliny, aczkolwiek są już drogie. I ja polałam sosem malinowym i kurkumową malinkami.
Chociaż można zrobić jeszcze sos cytrynowy, pomarańczowy, jeśli tak naprawdę to jest, wiesz, można. Cytryna. Czas nam się skończył. Czas nam się kończy, także bardzo dziękujemy, że byliście razem z nami przez te 3 odcinki. Tak jak to mówiliśmy w pierwszym odcinku, cały projekt został sfinansowany przez Fundację Orlen. Jeszcze raz dziękujemy i smacznego.